Nietypowy komentarz. Chciałbym się zwrócić do swoich znajomych, może nawet przyjaciół, którzy chodzą na manifestacje kodu, a jeśli nie chodzą na manifestacje kodu, to się nimi jakoś ekscytują. Ekscytują się manifestami pana Kijowskiego. Ja nie mam pretensji do was o to, że tak reagujecie. Nie nazywam was zdrajcami. Możemy mieć różne zdanie na temat tego, na przykład jak ma w Polsce funkcjonować, jak ma być usytuowany Trybunał Konstytucyjny. Natomiast no, są jakieś granice tej dyskusji. Chciałbym Wam na tę granicę zwrócić uwagę. Mieliśmy do czynienia z debatą w Sejmie, z wystąpieniami ministrów którzy, obecnego rządu, którzy oceniali rząd poprzedni. Też różnie to można w całości oceniać. Naturalnie, jeśli dowiaduje się, że prezes jakiejś spółki sobie kazał sprawić złoty samochód, albo że jakaś instytucja rządowa zajmowała się badaniem horoskopów dla psów, no to to oczywiście jest świadectwo marnotrawstwa pieniędzy, ale wiemy, że od lat kolejne ekipy rozliczają poprzednie. Ekipy z tego typu wydatków. Teraz no, jest jednak jedna rzecz, której pominąć nie mogę. No, to jest wystąpienie koordynatora służb Mariusza Kamińskiego. I to są informacje, które włos jeżą na głowie i powinny jeżyć każdemu. Ja się znalazłem na liście kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy byli zmikilowani. Darujcie, ale po czymś takim no, nie jestem w stanie patrzeć spokojnie na to, że w Waszym obozie są ludzie, którzy być może za to odpowiadają. Mamy do czynienia jednak z informacjami no, przerażającymi, łącznie z historią o Wydaniu, ewentualnym wydaniu y, y, rosyjskiego obywatela, służbom rosyjskim obywatela, który chciał przedstawić informacje na temat y, katastrofy smoleńskiej, ale mamy też świadectwa no, totalnej inwigilacji, inwigilacji wielu środowisk, legalnych manifestacji. To są standardy PRL-owskie. Jeżeli uważacie po tym dalej, że rzeczywiście teraz mamy do czynienia z kryzysem demokracji, teraz demokracja się wali, teraz mamy do czynienia z dyktaturą, to trochę się nad tym zastanówcie. I mam do Was dodatkową prośbę. Jeżeli nawet nie poddacie tego aż tak gruntownej refleksji, będziecie dalej czytać z ekscytacją instrukcje Gazety Wyborczej, jak się chronić przed nieoczekiwanym aresztowaniem, to przynajmniej ludziom z Platformy Obywatelskiej, którzy są w Waszym obozie, zadajcie pytanie, jak było wtedy z poszanowaniem demokracji, praworządności, czy rzeczywiście godzili się na inwigilację dziennikarzy, na inwigilację Manifestantów. To jest jednak sprawa za ważna, żeby o niej nie rozmawiać. Może porozmawiacie przynajmniej o tym we własnym środowisku. Jeśli ktoś poczuje się w tym momencie zobowiązany do jakiejś samokrytyki, jakiegoś złożenia no, sprawozdania z tego, czy poczuje może wyrzuty sumienia, to ja już będę zadowolony. Natomiast nie oczekujcie ode mnie, żebym z sympatią patrzył na krzyki, że teraz się wali demokracja w gruzy, a wcześniej była ona wspaniała, bo nie była, po prostu nie była. To Wam y, staram się jak najspokojniej, y, jak najdelikatniej y, powiedzieć i no, no, pomyślcie nad tym.